Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Ja jestem dzieckiem lat 90. Mój pierwszy komputer miałem pod koniec lat 90., bo w roku 98. No i dzisiaj do tych lat się przeniesiemy. Za sprawą komputera właśnie, tyle że zrobionego z klocków. Ja wiem, że można mówić o kurzołapach, durnostojkach i tak dalej, no ale wiele osób lubi kupić sobie takie rzeczy jak Nintendo Entertainment System z klocków, jak na przykład chatka w kształcie litery A i inne rzeczy, które stoją za mną i które po prostu mają cieszyć oko i po prostu mają zbierać kurz. Tutaj nie ma innych funkcji. I z tym komputerem jest dokładnie tak samo. To jest komputer zrobiony z klocków Pantazy, już kilka zestawów mogliście u mnie zobaczyć. Pewnie jeszcze kilka zobaczycie, bo jeszcze kilka mam za nadrzu, gdzieś tutaj są porozstawiane na strychu. Nawet część z nich jest złożona i czekają na recenzję, ale nie spieszy mi się, na spokojnie. Tak wygląda komputer, a właściwie cały zestaw, bo jest tutaj komputer, jest monitor, jest myszka, jest klawiatura, ba, jest nawet dyskietka. Myślę, że współcześni użytkownicy komputerów, ci najmłodsi, mogą do końca nie wiedzieć, jak służy dyskietka, do czego jej używać i tak dalej. No ale ja sam jestem ciekawy, można tutaj w ogóle w pasjansa sobie pograć na ekranie tego monitora z kineskopem jeszcze tak swoją drogą. Jest naprawdę fajnie. Co więcej, komputer można otworzyć i zobaczyć, że w środku jest na przykład karta graficzna, że jest wiatrak i tak dalej. Więc cóż, dzisiaj będziemy się zagłębiać we wnętrze komputera i mam nadzieję, że będzie fajnie, mam nadzieję, że będzie jakościowo, bo do tej pory cały czas Pantazy się tym broniło, a jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, jest bardzo dobrze. Mam nadzieję, że utrzymamy tę passę, jeśli nie, to będę Wam musiał o tym powiedzieć. Najbardziej rozłożyło na łopatki w tym zestawie to ta miniaturowa podkładka pod mysz, która jest po prostu normalną podkładką, tyle że w wersji mini. Zaraz będziemy sobie to wszystko oglądać i eksplorować. Jest tutaj rzeczywiście dużo smaczków, komputer w środku jest w pełni wyposażony, no i mamy całą masę nadruków. A naklejka jest właściwie jedna, nie licząc jednej na ekranie, to zobaczycie później. I naklejka pojawia się, a sami zobaczycie gdzie. Na ekranie monitora możemy zobaczyć pulpit, no ale tutaj też mamy wszystkie istotne elementy do obsługi tego, jak ekran będzie wyglądał. Możemy go sobie naturalnie włączyć i wyłączyć, ale tutaj też możemy sobie ogarnąć wszelkie ustawienia. Jeśli chodzi o wygląd monitora z profilu, to on prezentuje się w ten sposób. Żeby dokładnie go pooglądać, musiałbym wypiąć wtyczkę VGA, ale nie będę tego robił, żeby oczywiście on się nie wyłączył. A teraz tak całkiem poważnie, mamy tutaj nawet tabliczkę znamionową, na której znajdziemy jakieś tam informacje. Oczywiście one są takie z informacjami o firmie Pantazy, nie dotyczą bezpośrednio samego monitora, ale to jest bardzo fajne. Sam monitor możemy sobie też odpiąć ze stacji, bo to jest po prostu osadzone na czterech studach. W momencie, jeśli znudzi nam się ten ekran, to odpinamy sobie ten fragment, możemy sobie ekran obrócić i zobaczyć, jak to wygląda w DOSie, co jest całkiem zabawne, ale mamy też taki ekran, na którym gramy sobie w Sapera. I zwróćcie uwagę na to, że to jest naklejka, ale po prostu naklejka zrobiona z takiego materiału jak ten fragment ekranu, więc pod tym kątem jest naprawdę to całkiem dobrze odwzorowane. Mam wrażenie, że nawet te kolory są tak wygaszone jak na starych monitorach, no i teraz mamy jeszcze taką funkcję cyk, cyk i możemy grać od początku, a teraz już możemy sobie wynik podbijać. No, to tyle. Pozdrawiam wszystkich, którzy grali swego czasu w Sapera, a my możemy zejść nieco niżej. Nieco niżej, czyli do napędów. Tutaj mamy napęd na CD, a tutaj mamy napęd z dyskietką i zwróćcie uwagę na to, że właśnie ta dyskietka posiada na sobie naklejkę. No mniej więcej tak wyglądającą jak naklejki na dyskietkach. Trochę krzywo ją nakleiłem, wybaczcie. No ale tutaj też możemy sobie wyjąć płytę. Cyk, płyta znalazła się
Dobra, muszę to całkiem wyjąć, bo ona tak dość mocno jest osadzona i o, będzie to widać. Zobaczcie, mamy tutaj nawet nadruk Compact Disc, więc wszystko się zgadza. A ja mogę z powrotem zamontować płytę w kieszeni wraz z napędem. No ale o, jest idealnie. Można przejść dalej. Mamy tutaj oczywiście włączniki, mamy też diody, no i z drugiej strony mamy gniazda. Gniazdo, do którego wpinamy monitor, ja na chwilę go odepnę. Mamy tutaj też gniazda, do których będziemy sobie podpinać klawiaturę i myszkę. Tutaj mamy tył wentylatora, ale to, co jest istotne, to to, że komputer w środku też jest w pełni wyposażony. To pozwolicie, że zajrzę do środka, a wy będziecie sprawdzać, czy wszystko jest zrobione tak, jak należy. No to teraz możemy zacząć wszystko modować. Jest płyta główna, jest wentylator, są napędy, jest też nawet karta graficzna. Zobaczcie, możemy ją sobie wysunąć. No i tak się prezentuje. Mamy tutaj też oczywiście wszystkie istotne elementy, które powinny znaleźć się na płycie głównej. Możemy sobie to wszystko pooglądać. Jest tutaj cała masa różnej maści elementów krzemowych i całego wykończenia tego sprzętu. Ja nie ukrywam, że mnie to się podoba. Po prostu sprawia mi to frajdę, że mogę sobie na przykład wypiąć wentylator z klocków, który oczywiście będzie chłodził ten komputer. I zwróćcie uwagę na to, że naprawdę zadbano tutaj o praktycznie każdy detal. Mamy to wszystko całkiem nieźle odwzorowane. Nadruków jest tutaj bez liku. I jeśli chodzi o składanie komputera, no to myślę, że też ludzie, którzy niekoniecznie wiedzą, jak on jest zbudowany od środka, mogą dzięki takiemu zestawowi klocków przybliżyć sobie te wszystkie informacje. To jeszcze myszka i klawiatura. Tutaj jeszcze pokażę wam tę podkładkę. Naprawdę wygląda jak zwykła, normalna podkładka pod mysz, tylko po prostu kilkukrotnie pomniejszona. Myszka jest chyba taka, powiedziałbym, najzwyklejsza, jaka mogła być. Nie zastosowano tutaj jakiegoś mechanizmu z kliknięciem, ale mamy bardzo fajnie wyglądające wtyczki, zarówno dla myszki, jak i dla klawiatury. No i klawiatura. Zobaczcie, ile mamy tutaj nadruków. Naprawdę klawiatura QWERTY została bardzo dobrze odwzorowana i absolutnie nie mam się do czego przyczepić. Oczywiście nie ma tutaj kliku. To są tajle, które po prostu mieszczą na sobie po kilka elementów. Są też jakieś takie pojedyncze, na przykład górna strzałka i tak dalej, ale ogólnie rzecz biorąc ma to po prostu jakoś w miarę sensownie imitować prawdziwą klawiaturę. No to chyba powiedziałem wszystko. No i na koniec pewnie padnie pytanie, a jak to wygląda z tymi białymi klockami? No i powiem tak, że są odstępstwa, są jakieś elementy, które nieco odstają kolorystycznie. Lepiej to wyglądało w food trucku, nie ma co tego ukrywać, więc weźcie na to poprawkę. Zdaję sobie też sprawę z tego, że każda partia produkcyjna może wyglądać nieco inaczej i będzie to pewnie się czasem różniło. Ale w ogólnym rozrachunku model jest ciekawy. Jeśli podobnie wyglądały wasze pierwsze komputery, jeśli macie sentyment do takich retro produktów, to to będzie po prostu bardzo fajny zbieracz kurzu w naprawdę przyzwoitej cenie i gwarantuję wam, że spędzicie pewnie kilka godzin przy składaniu tego zestawu z uśmiechem na ustach, mimo tego, że nie ma tutaj takiej różnorodności kolorystycznej jak przy innych zestawach, bo trochę to jest wtórne, kiedy ciągle budujecie obudowę komputera, a potem obudowę monitora, klawiaturę, myszkę i tak dalej, ale to, co skrywają one w środku, wygląda naprawdę całkiem fajnie, więc zawsze możecie sobie troszeczkę przybliżyć aspekty techniczne. A na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!